Szanowni Państwo, dobry wieczór. Trochę późno, ale zaczynamy konferencję prasową po meczu GKS Tychy pod Halę Nowy Targ. Z nami trenerzy Boegi. I bardzo proszę o pomocowy komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika w swojej drużynie. Jeśli chodzi o zespół gości, trener pan Marek Zięta. No ja powiem tak, że myślę, że nie mogę na pewno odmówić chłopcom zaangażowanej woli walki w tym spotkaniu. A myślę, że był to nasz trzeci mecz z Tychami w tym sezonie. Myślę, że z tych trzech meczów na pewno był nasz najlepszy spotkanie dotychczasowe. Cóż, no oczywiście, że ciężko szukać punktów z taką drużyną, jaką są Tychy w tej chwili, chociaż były momenty, gdzie troszkę postraszyliśmy przeciwnika. A pierwszą tercję przegraliśmy 2-0, chociaż no szkoda, bo mieliśmy mimo przewagi znaczącej Tychów, stworzyliśmy cztery sytuacje w kontrataku 2-1 i tak naprawdę nie udało się wykorzystać ani jednej z tych sytuacji 2-1. W drugiej tercji zaczęliśmy dobrą, drugą tercję myślę szybko zdobyliśmy bramki i doszliśmy na wynik 2-2. No i cóż, w pewnym momencie straciliśmy bramkę po błędzie, po przegranym Buliku z niebieskiej linii, za chwilkę drugą na 4-2 i tak naprawdę ciężko już było doskoczyć do drużyny Tyski na jakiś bliższy wynik. Trzecia tercja wydaje mi się, że już taka bardziej uważna z jednej i z drugiej strony. Taka wtedy chyba troszkę bardziej żywo w wyniku niż myślało o szczeleniu bramek. My już nie daliśmy rady jakby dojść do jakiegoś wyniku na styku można powiedzieć. Także generalnie rzecz biorąc myślę, że przegrywając całego spotkania mimo porażki mogę chłopców pochwalić za walkę, za serce, za zaangażowanie. Tym bardziej mamy bardzo młodą drużynę. Także tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o zawodnika, myślę, że strzelca dwóch bramek Mateusz Michalski. Dziękuję bardzo. Asystent trenera GKS-u Tychy, pan Krzysztof Majkowski. Zgadzam się z trenerem, że Podhale dzisiaj zagrało z tych wszystkich trzech meczów najlepszy mecz z nami. Postawili nam najtrudniejsze warunki. Generalnie mieliśmy spotkanie pod kontrolą, oprócz początku drugiej tercji, gdzie Podhale nas zaskoczyło i przy wyniku 2-0 zrobiło się 2-2. Na szczęście szybka odpowiedź nasza poprawiona czwartym golem. Znowu to troszeczkę uspokoiło to spotkanie i trzecia tercja to już właściwie chyba ze względu na późną porę bardziej spokojny pokój niż rzeczywiście wielkie granie. Najlepszy zawodnik Kacper Guzik. Dziękuję bardzo. Mamy jakieś pytania dzisiaj? Ja tutaj właśnie chciałem zapytać, czym była spowodowana te, można powiedzieć, zaspanie w drugiej tercji, te dwie bramki, ale pan też odpowiedział. Natomiast mam drugie pytanie odnośnie występu Arka Sobeckiego, bo trzeba pamiętać, że to jest jego drugi mecz w sezonie i na pewno no, nie ma szans tak się rozegrać i jak pan to ocenił? No, Arek w pierwszej tercji miał, tak jak teraz już odpowiedział, Podhale nas kilka razy skontrowało i miał kilka ważnych interwencji, które uratowały nas przed stratą bramki. No Arek nie ma tego rytmu meczowego, broni dopiero drugi mecz w sezonie i na pewno nie bronił mu się, tym bardziej, że był przyzwyczajony do tego, że bronił praktycznie przez kilka lat na okrągło, bez właściwie zmiennika. Dla niego to jest też ciężka sytuacja i wyjście na taki mecz na pewno nie jest łatwe w jego przypadku. Ale generalnie jesteśmy zadowoleni z jego postawy, bo bronił bardzo dobrze. Dziękuję trenerze. Mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że nie, także dziękuję, dobranoc.